Siemanko, z tej strony Nexon, witam się z wami serdecznie w kolejnym materiale na moim kanale. I nie, nie jest to żaden clickbait, pod żadnym pozorem. Naprawdę macie szansę zagrać FIFA 17 za darmo. No, jest haczyk pewien, ponieważ nie będziecie mogli w nią zagrać oczywiście na zawsze, ponieważ ta cała akcja wyszła bezpośrednio ze strony EA, ze strony elektroników z Kanady, także no w sumie brawo dla nich, ponieważ to, co ostatnio robią, jeżeli chodzi o te całe community związane z FIFA, jest naprawdę bardzo fajne i się z tego powodu najzwyczajniej cieszę. Ale w jaki sposób to działa, już wam prezentuję. Jak widzicie, tutaj jest to wszystko związane z całą akcją Black Friday, czyli tam, gdzie w Stanach, a nawet teraz w Polsce już to powoli wchodzi, są ogromne wyprzedaże, jest cały szał na zakupy, wszystko jest poprzeceniane. No i tak samo to wygląda tutaj, ale co ja będę dużo mówił, puszczę wam taki jakby oficjalny zwiastun tej całej akcji. Golden Controller. No i tutaj mamy oczywiście te wszystkie twarze z FIFA, jest Martial, jest Royce, jest Hazard, jest James Rodriguez, ale co jest takie troszeczkę niejasne dla mnie, to jest fakt, że tutaj mamy napisane od 24 do 27 listopada oczywiście, a gdy przejdziemy sobie za to na polską stronę, na polski oddział, no to tutaj mamy natomiast informację o możliwości grania od 24 do 28 listopada, co jest jeszcze dziwniejsze, no ale fakt faktem, tak samo jest jeszcze napisane tutaj na stronie. No ale jak widzicie, macie możliwość naprawdę zagrać w FIFA 17 kompletnie za darmo i przetestować wszystkie tryby, drogie do sławy, karierę, Ultimate Team, Drafta, co tylko będziecie chcieli, tak jakbyście mieli kupioną prawdziwą wersję gry. Przeczytajmy sobie tutaj: dzięki darmowej wersji brudnej gry FIFA 17 możesz ten weekend zagrać pełną wersję gry na Xbox One i PlayStation 4. Poznaj chwalony tryb fabularny Droga do Sławy, który swoją drogą jest naprawdę bardzo fajny, FIFA Ultimate Team, tryb kariery i inne ciekawe sposoby zabawy. No i to jest sprawa, naprawdę warto, prawda, przepraszam, naprawdę warto spróbować i skosztować te FIFA 17, jeżeli jeszcze wcześniej nie graliście, i spróbować ją pobrać. A tutaj a propos gwiazdki, jest jeszcze dziwniejsza sytuacja, bo gdy sobie zejdziemy na sam dół i przeczytamy sobie tą gwiazdkę, to tutaj mamy informację o tym, że darmowa wersja próbna będzie dostępna od 19.24 do 8.59.22. Troszeczkę tego nie rozumiem, szczerze powiem, nie mam pojęcia. Wydaje mi się, że to jest po prostu jakaś literówka i to zostanie pewnie poprawione w najbliższym czasie. No i tutaj druga gwiazdka to jest oczywiście, że do gry na PlayStation 4 jest wymagane stałe połączenie z internetem i konto z EA, ale to jest taki standard, gdybyście mieli też normalne konto, normalnie pobraną FIFA. W każdym razie, jak widzicie też a propos tego Black Friday, są już promocje cyfrowe na kupno gry na Xboxa One czy na PC-ta, już nawet o 40% taniej można ją dostać. Link do tej stronki ja wam zostawię w opisie, już ją kopiuję i zostawię wam w opisie do tego filmu. Polecam podesłać jak największej ilości osób, które jeszcze nie grały w FIFA 17, ponieważ nie miały okazji jej kupić, nie miały póki co pieniędzy po prostu, ponieważ macie okazję kompletnie za darmo przetestować tą grę i to jest naprawdę fantastyczna sprawa, wręcz rewelacja bym powiedział, także śmiało czekać na tego 24 i pobierać FIFA 17 za darmo, a link do tej stronki ja wam zostawię w opisie. No i cóż, z tej strony byłem oczywiście ja, czyli Nexon. Mam nadzieję, że taki krótki materiał informacyjny się wam podobał. Na razie i pa pa!